Budowa domu jest bardzo czasochłonna. Każdy z inwestorów, który przymierzał się do budowy, pewnie o tym wie. W trakcie robót powinno się odebrać oraz sprawdzić poprawność wykonania robót. Wielu inwestorów nie ma doświadczenia, nie ma czasu na to, aby rzetelnie odebrać takie prace. Dlatego dobrym pomysłem jest zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jest to osoba, która reprezentuje interesy inwestora na budowie w kontaktach z wykonawcą. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy dbanie o to, aby realizacja, czyli budowa, przebiegała zgodnie z projektem, zgodnie z przepisami, a także z wiedzą budowlaną. Inspektor nadzoru inwestorskiego odbiera roboty, na przykład roboty zanikające, czyli izolacje, fundamenty, bierze udział w odbiorach, a także przygotowuje obiekt do końcowego oddania i użytkowania. Ma również prawo do tego, aby wydawać polecenia kierownikowi budowy. Na przykład, jeżeli zauważy wady czy usterki, ma również prawo do tego, aby żądać ponownego wykonania prac, które zostały wadliwie wykonane. Na życzenie inwestora może również uczestniczyć i pomagać w rozliczeniach z wykonawcą.